Ona wróciła, Geralt. Po tylu latach. Witajcie, nazywają mnie Somatu Wędrowcem, a to jest kolejny odcinek Wiedźmin 3, Dziki Gon. Jesteśmy właśnie w obozie Rosha, tutaj on prosił nas właśnie o przysługę. Dzięki temu będzie nam pomagał właśnie w tej bitwie chyba na... cały i zdrowy. W Kermoren. Dobra, masz problem? Mówiłeś, że masz jakiś problem. Zwes. Wzięła paru ludzi i poszła za rzekę do Jawornika bić Nilfgaardczyków. No i? To chyba właśnie robią partyzanci. Robią, jeśli dostaną taki rozkaz. A ja zakazałem jej opuszczać obóz. Do odwołania. Przestałeś ufać Wes? Gdzie tam? Dałaby się za mnie zabić. Nie w tym problem. Wiesz, czym się różni żołnierz od byle rembajły? Mundurem? Pytam poważnie. Pytasz retorycznie. Więc zamiast czekać na odpowiedź, po prostu mnie oświeć. Żołnierz myśli taktycznie. Wie, kiedy uderzyć, a kiedy się wycofać. Kiedy szarżować, a kiedy czekać. Wes ma z tym problem. Jest porywcza, impulsywna. A w partyzantce jeden fałszywy ruch i wszystko idzie się jebać. Trzymałem ją w obozie, bo bałem się, że jak ją wyślę w teren, pójdzie na żywioł. Popełni błąd. No i nie myliłem się. No dobra, masz problem z dyscypliną, ale co ja mam w związku z tym zrobić? Wes jeszcze nie uderzyła. Pewnie czai się ze swoimi chłopakami gdzieś w lesie koło tej wsi. Trzeba ją znaleźć, nim zaatakuje. Powstrzymać. Ty się znasz na tropieniu. Pomożesz mi? Możesz na mnie liczyć. Dzięki, Geralt. Wiszę ci przysługę. Spotkajmy się w Velen, pod drzewem wisielców. Stamtąd do Jawornika jest już tylko kawałek. Wiedźmin to się nie może osób zarazić, nie? Prawda, żeś kiedyś królów mordował z naszym domu? Okej, czy ja będę mógł tej gry szybko podróż zrobić? O, mogę, super. Drzewo wisielców. To ta wieś na dole. Już czarno od Nilfgaardczyków. Szykują egzekucję. A Wes nie widać. Może jest porywcza, ale nie głupia. Czeka na odpowiedni moment. Chce pewnie uderzyć po zmroku, jak... Ciii. Co znowu? Ludzie, trójka, lekko uzbrojeni, składają się. Tam, od strony. Wygląda na to, że się spóźniliśmy. Musimy ratować tę idiotę. Za mną. No dobra, czyli Wes atakuje. Albo po prostu jej pomożemy w takim razie. O kurde, nieźle dostaje. Czyli bez naszej interwencji on po prostu tam skinie. To by było niedopuszczalne. Załatwione? Załatwione, dobra. A nie są mocni tutaj. Wręcz przeciwnie. 12 level to nie tak mocni. Ja mam 20, więc mam nad nimi przewagę levelową. Piękny finisher. Oj, tam jeszcze jeden został. No ale Rosh już sobie z nim poradził. O, jeszcze tutaj. Tutaj trzeba ją jeszcze znaleźć. A, tutaj jest. Chodź tutaj. Naprawdę? Zaraz.
petarda. Oho, jednego tam po prostu na pół przedzieliła ta petarda. Aj. No i dobra. Bez kurwa mać, co ci odbiło? Ignorujesz polecenia. Idziesz na samobójczą misję. Jeszcze zamiast założyć na pierśnik, lecisz do walki w koszulinie rozpiętej do pępka z cycem na wierzchu. Nie jesteś moim ojcem, Roż. Nie będziesz mi mówił, jak mam się ubierać. Ale jestem twoim dowódcą, więc masz mnie słuchać. Partyzancka to też wojsko do kurwy nędzy. Nie mogłam zostawić tych ludzi. Oni nam pomogli. Żołnierz jest od zabijania, Wes, nie od ratowania. Jak ci się nie podoba, wstąp do siostrzyczek Melitele i przyucz się na znachorkę. Ja pierdolę. Dawaj broń. Dostaniesz z powrotem, jak zmądrzejesz. Jeśli zmądrzejesz. Idziemy! Furen. Oho, wygląda na to, że macie jeńca. My nie bierzemy jeńców. Zabrałeś mi broń, Roż. Ale poradzę sobie gołymi rękami. Zostaw go. Dość trupów. Co? Słyszałaś? Tak, i nie wierzę własnym uszom. On tu przyjechał mordować cywili. Widział nas! Chcesz, żeby wrócił do obozu i zdał raport? Emhyr i tak już wie, że zabijamy mu żołnierzy. Niech zobaczy, że potrafimy ich też oszczędzić. Roż, to bardzo szlachetne i w ogóle, ale ja czasem robię różne fuchy dla Nilfgaardczyków. Nie chcę mieć kłopotów. Nie podoba mi się to, ale nie chcę cię narażać. Niech będzie. Dobrze mówisz, Geralt. Dobry czarny to martwy czarny. Zatłukę go jak... Odsuń się, ja to zrobię. Trokar! Dobra, idziemy, zanim przyjdzie tu jakiś patrol. Dzięki, Geralt. Gdybyś kiedyś potrzebował pomocy, wiesz, gdzie mnie szukać. So silent for the night. Cows turned in.